Serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie i życząc szampańskiej zabawy uznaję drugi bal Wytańczmy Dzieciom w Szpital za otwarty. Brawo! Dziś po raz drugi gramy i tańczymy dla dzieci z Międzyrzeckiego Szpitala. Chcemy wytańczyć im nowy oddział pediatrii. Mamy piękny projekt, brakuje bagatela 10 milionów złotych. W zeszłym roku zebraliśmy już 33 tysiące. Cały czas czekamy na pieniądze unijne, które wierzymy i bardzo prosimy ładnie panią marszałek, żeby się znalazły. A do tego organizujemy się sami. Licytacje, konkursy, żeby ten pierwszy procent, tę cegiełkę, ten kamień węgielny pod oddział zebrać tutaj Międzyrzeczanie dla siebie. Ja jestem Roman, miłość Roman, ja jestem Roman, o którym śnisz, a gdy na jawie przed tobą stanę, to siadanie do pracy mi. Kto jest organizatorem i kto wam pomaga? Organizatorem balu jest Stowarzyszenie Rozwoju Pediatrii Międzyrzeckiej. To jest stowarzyszenie, które działa przy naszym oddziale. A pomagają nam wszyscy ludzie dobrej woli. Bal odbywa się pod patronatem burmistrza Międzyrzecza, pod patronatem starosty Międzyrzeckiego, który jest też właścicielem szpitala. Pomaga nam Głos Międzyrzecza Skwierzyny, pomaga nam Powiatowa, pomaga nam Międzyrzecki Ośrodek Kultury, Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, panie kwiaciarki, które pięknie przyozdobiły salę, firma Duet Jacka Bełza, która wszystko to, co zjemy dzisiaj i wypijemy, przygotowuje i naprawdę mnóstwo ludzi, którzy przychodzą sami, mówią, co trzeba zrobić, oczywiście również ci, którzy ofiarowali świetne fanty na licytację. Yes, sir.